Cześć, 100 lat mnie na YouTubie nie było. Słuchajcie, dzisiaj jak nagrywam ten film jest 11 maja. I właśnie tak jak mówię, nie nagrywam i raczej nie planuję wracać, chociaż kto wie. Ale po prostu chcę upamiętnić ten moment, bo jest dla mnie bardzo ważny w moim życiu. I słuchajcie, podjęłam decyzję, że podejmę próbę wystartowania w półmaratonie, który odbędzie się we wrześniu, czyli mam 4 miesiące, 17 września. I w związku z tym poczyniłam takie kroki, że od dzisiaj właśnie rozpoczęłam współpracę z trenerem online, trener biegania. Znalazłam go w internecie, podjęliśmy współpracę po rozmowie, po wypełnianiu masy informacji i mam je przygotować. Celem tego mojego startu jest to, żeby nie być ostatnią, żeby może zmieścić się w 3 godzinach, 2,5. W 2,5 godzinach chciałabym się zmieścić. I słuchajcie, no i będziecie może tutaj świadkami moich przygotowań, bo zamierzam te 4 miesiące tutaj nagrywać. I progresy, i nieprogresy, i sytuacja, jak wygląda. No, także zaczynam przygotowania do dzieła. Akurat tak się składa, że dzisiaj mam dzień regenu, bo wczoraj biegałam, ćwiczyłam siłowo i poprzednie dni cały czas ćwiczyłam. Dzisiaj wypada dzień odpoczynku. Czekam na plan treningowy, który mi trener przygotuje i startuje. A jeszcze taka jedna rzecz, dokładnie za tydzień, w sobotę, czyli za półtora tygodnia, odbędzie się bieg uliczny w Ostródzie na 10 km, na który właśnie dzisiaj już wpłaciłam pieniążki na pakiet startowy, czyli oficjalnie będę brała w nim udział. I moim celem na te 10 km jest też zmieścić się w czasie, żebym nie musiała schodzić, wiecie, z trasy, nie dobiegnąc do mety, bo czas się skończył. Także bardzo bym chciała pobiec. Dziwnie jest tak, że jedne źródła podają, że zawodnicy mają godzinę 15 na przebiegnięcie 10 km, a inne źródła, że godzinę 10. Ale celuję w takie godzinę 8, bo to jest mój ostatni rekord, godzina 8, 10 km. Także trzymajcie kciuki, jeżeli Was to interesuje, obejrzyjcie sobie ten film. Wszystko będę relacjonować tutaj. Chciałabym, żeby to była taka moja pamiątka, takie zwieńczenie. Mam nadzieję, że ostatnie sceny będą już właśnie z półmaratonu w Olsztynie z 17 września. Także przed Wami 4 miesiące filmów i moich zmagań właśnie z bieganiem i z trenowaniem. Także przede mną 4 miesiące intensywnej pracy, po drodze są wakacje, mam wyjazd na tatuaż i to jeszcze taki, z którego nie mogę zrezygnować, bo będzie to na konwencji, gdzie wiecie, już dziewczyna jakby wzięła mnie jako modelkę i teraz tuż przed nie będę rezygnować, więc parę takich przeszkód po drodze. Oprócz tego postanowiłam totalnie zrezygnować z jakiegokolwiek alkoholu wyjazdowego, weekendowego, wakacyjnego, po prostu nie, żadne piwka i drineczki nie wchodzą w grę, bo nieraz myślę sobie, że jak nie dam rady po prostu zrobić treningu z różnych przyczyn, chociażby właśnie jak będę ten tydzień wyłączona po tatuażu, to nie będę, wiecie, doprawiać sobie gdzieś tam okazyjnymi drineczkami. Lepiej, co mogę zrobić, to mogę. Zawsze sobie zadaję pytanie, co w takiej sytuacji, kiedy czegoś nie mogę zrobić, to co mogę zrobić? Więc tak, z tego rezygnuję. Będę starać się utrzymywać zdrową dietę, nie przejadać się. No i zobaczymy. Powiem Wam, że czuję ekscytację, troszkę zestresowanie, bo to jest bardzo taki długofalowy. Dla mnie 4 miesiące to jest bardzo długofalowy cel. Taki bardzo, bardzo do przodu, że to jeszcze tyle czasu. A z drugiej strony wiem, że szybko zleci. Ale mówię, teraz przygotowywałam się do biegów w Ostródzie. I też miałam takie postanowienie, że będę się zdrowo odżywiać, że właśnie nie będę podpijać gdzieś drineczków na jakichś spotkaniach. Udało mi się to, chociaż czas był krótszy, no ale nic. Zobaczymy. Czekam na rozpiskę planu treningowego. Początkowo szukałam sobie trenera w Ostródzie, ale takiego nie znalazłam. Pewnie jest, ale widziałam też taką grupę biegową, ale ja nie lubię biegać z ludźmi z kimś. Ja wolę mieć muzykę, swój rytm i nie rozmawiać z nikim, ani tak w grupie nie biegać. Biegałam tak, nie, wolę się wyłączyć i męczyć się w samotności, cierpieć. Oczywiście, tak wiecie, żartem, kocham biegać, tak naprawdę. No i tak przeszukałam internet, przeszukałam i ostatecznie padło właśnie na trenera z Wrocławia. Wiadomo, że taka współpraca online nie jest taką współpracą jak opieka trenerska 1:1, ale wiecie, zawsze to coś, zawsze taki bat w cudzysłowie nad głową i oprócz tego, no to, że ktoś po prostu wie mniej więcej, analizując jak mi tam idą treningi, wie co dalej robić, bo ja mam takie poczucie, że wiecie, idąc na ten półmaraton, to w ogóle jak sobie myślę, jak mam zacząć szybciej biegać, to ja sobie tego nie wyobrażam, więc
Więc potrzebowałam po prostu jeszcze takiego wsparcia. Myślę, że no tylko na plus może mi to wyjść. Czekamy na pierwszy trening. A jeszcze robiąc tu kotlety mielone dla dzieci, przy okazji opowiem Wam, jaka jest moja kondycja. Moja kondycja jest taka, że aktualnie biegam maksymalnie 12 km w bardzo wolnym czasie, jakieś tam godzina 18, także nawet więcej by teraz wyszło. Tak było, tak jak sobie myślę, bo dawno nie biegałam, jakieś 2 tygodnie 12, nie tylko dyszki robiłam. Więc no to taki stan, wiecie, biegam sobie tup, 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 takim truchtem ślimaczem. 10-12 km. Jestem na tym poziomie. No i zobaczymy, jak przebiegnę dyszkę za 1,5 tygodnia. No i co będzie dalej. No to się porobiło, słuchajcie, jest, teraz Wam powiem, 14 maja. Dostałam od trenera trening na piątek, który zobaczyłam dopiero wczoraj w sobotę, że mam go zrobić, więc go nie zrobiłam, bo komunikujemy się w aplikacji i w ogóle, wiecie, jeszcze nie ogarniam tego wszystkiego. Więc zobaczyłam to dopiero wczoraj, napisałam do trenera, dziś ma do mnie dzwonić, ale widzę, że dziś na niedzielę mam niezły trening. 6 km plus 10 razy 100 metrów, nigdy takich setek nie biegałam, plus jeszcze kilometr później i jakaś sprawnościówka, więc będzie do mnie dzwonił, to mi wszystko wyjaśni. Ale powiem Wam, że dziś jest najgorszy dzień na rozpoczęcie trenowania, bo mam tak nieprzespaną noc. Akurat dzieci stwierdziły, że dziś nie śpią. Mikuś wstał o 5.30, a właściwie 4.30 obudził się już z katarem. O 5.20 wstał. Julek zaraz po nim. Ja całą noc prawie nie mogłam spać, bo chyba tak przeżywałam, że nie zrobiłam tego treningu, że naprawdę, jak to wczoraj zobaczyłam, to tak, ja nie wiem, tak to przeżywałam, że chyba nie mogłam przez to spać wczoraj. No a tymczasem, słuchajcie, no niedziela, a ja pracuję. Także skończę pracę, później czas z dzieciaczkami i będę szła na trening. No zrobię go dzisiaj, nie mam wyjścia, choć tak bardzo mi się nie chce. I tak bardzo jestem dziś niewyspana. No nie chce mi się, bo jestem niewyspana. To go dzisiaj zrobię. No muszę czerpać siłę. Wczoraj trochę żeśmy pojedli z mężem, więc poczerpię siłę z tego, z tego jedzenia wczorajszego. Musi mi wystarczyć. Słuchajcie, mam ze sobą pierwszy trening od trenera. 6 km miało być takie lajtowe i 10 razy po 100 metrów na maksymalnej prędkości, później jeszcze kilometr. I powiem Wam, jak tak długo trenuję i tak biegam, wydawało mi się, że jestem w dobrej formie i coraz lepszej, to dopiero dzisiaj mam takie przemyślenia. Zdałam sobie sprawę, jak bardzo jestem ciężka i jak biegałam te setki, to normalnie czułam się jak taki taran, naprawdę. I teraz mi śmiech, zamiast się cieszyć po treningu, też mi się smutno zrobiło. No powiem Wam, że było mi tak cholernie ciężko i tak mi się smutno zrobiło, że tak ciężko mi jest, pomimo tego, że tak długo trenuję. Dobra, ale przebiegłam to. Myślałam w 4 ostatnich tych setkach tak pod koniec, że zwymiotuję, było mi tak niedobrze. Ale potem jeszcze przebiegłam ten kilometr, porozciągałam się, ładnie wracam do domu. I z drugiej strony cieszę się, bo przynajmniej wiem, jaka praca jest przede mną do wykonania. Jest bardzo, bardzo dużo pracy, jest nad czym pracować i bardziej mnie to wiem, że zmobilizuje. I co jeszcze? W ogóle miałam dziś taki dzień, że myślałam, że nie zrobię tego treningu. Tak wiecie, w głowie było tak bardziej trudno dzisiaj. I jakiś taki ciężki dzień w ogóle. No ale dobra, zrobione. Przynajmniej uświadomione, jakie cele, co trzeba pozmieniać. Wyślę dziś raport do trenera. I zobaczymy, ale powiem Wam, że nie spodziewałam się, że jestem taka ciężka i to nie są żarty. Czułam się jak taki czołg, naprawdę tak brudny latał tu i... No, ale dobra. Działam, zobaczymy, co będzie dalej. Za 5 dni zawody w Ostródzie na 10 km. I jeszcze jedno. Jest pewne, że jeżeli ja jeszcze raz w tym tygodniu będę miała taki trening tak mocny, to ja nie przebiegnę tej dychy. W ogóle nie ma takiej opcji. Jeszcze teraz patrzyłam, że są wybieżki, że jednak jest godzina i 10 minut na przebiegnięcie, a mój rekord to godzina 8, więc będę musiała spiąć pośladki. O Boże, żebym tylko nie była ostatnia, bo tego się najbardziej obawiam. Jest dzień po wczorajszym biegu i powiem Wam, że umieram. Nie robię dziś nic, nie robię treningu siłowego. Po konsultacji z trenerem mam już plan na ten tydzień i jutro mam bieg 8 km, pojutrze 6, 7 i uwaga, znowu setki, ale uwaga, pod górkę. Już się chcę płakać, słuchajcie, ja dziś nie chodzę. Mam tak obolałe nogi, bolą mnie mięśnie, o których nie miałam pojęcia.
ciężka praca przede mną, a za 4 dni co? Tak mi się nie chce. Jest już późno. Na 10 trener. 8 km. To znaczy... Jest biedny. Wstawię ciężko z góry. Trzeba robić się. Dobra. No mam nadzieję, że nie będzie ciężko, ale jeszcze czuję te setki z poprzedniego treningu. Więcej. 1 km. Strasznie ciągnie mi z tyłu uda. Niestety, dzień przerwy po tych 10 setyczkach na razie nic nie pomógł. No ale nie, zobaczymy jak będzie dalej. Zawody za 3 dni. 5 km, ale poro głowy uda tak mi napiernika, że nie dożywam przez udem i z tym biegiem. Jeszcze najgorsze nie ma się dla mnie. Żeby się zatrzymać i nie biec i żeby sobie dać spokój zawodami i półmaraton, że chyba coś mi uda wystrzymać. Kurde, nie poddam się. A na tą nogę tak masować dzisiaj, że się zamasuję na śmierć. Jakieś 3,5 kilometra mi zostało na dzisiaj. Zrobię to. Mam kurczę radę. Przy okazji mam piękne widoczki nad jeziorem. Mam, posłuchajcie, przebiegłam i powiem wam, że dzisiaj wygrałam nie tylko ze sobą, ale też z tym cholernym udem. Jest dobrze i powiem wam, że gdyby nie to udo, po 6 nie przestało, jakby powiedziałam sobie z tym, rozgrzało się, przestało ciągnąć i bym miała bardzo dobry czas. Jest to siła, w nogach jest siła i dychę bym mogła dziś biec. Zobaczcie, jak na przestrzeni 8 km moje nastawienie myśli się zmieniały, to jest w ogóle masakra. Teraz do domku spacerkiem i masowanko, kąpanko w zimnej, w ciepłej, w zimnej, w ciepłej. I słuchajcie, no jeszcze miałam taki 250 metrów, taki podbieg pod wiadukt i po prostu jeszcze weszła mi muza Tymek i Julka Wieniawa i po prostu jeszcze w tak jakościowym tempie i tak wydolnościowo nie wbiegłam po ten wiadukt, więc jestem z siebie mega zadowolona. Także oby do soboty noga się rozżała, wygoiła i dokładnie jutro jeden trening, czwartek, piątek wolne i w sobotę zawody. Także tak, teraz mogłabym zdychać, ale zobaczymy, w sobotę rano będzie moja rodzinka kibicować, nie biegnę jakoś tam na czas, ale dla przebiegnięcia do samej siebie. Dobra, widzimy się na kolejnym treningu. Pozostały 2 dni do zawodów. Mięsień jak bolał, tak boli. Po wczorajszym bieganiu nic nie jest lepiej. Mogłabym powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Więc dzisiaj zaliczyłam sobie tylko krótki spacer i trening siłowy góry, żeby sobie po prostu trochę rozruszać ciało. I tyle. Zobaczymy, co będzie i jak to będzie za te 2 dni. Napisałam do trenera. Trener też powiedział, żeby dzisiaj sobie darować. Wiecie, ja sobie niby biegnę w tych zawodach tak po prostu, żeby je ukończyć dla siebie równie dobrze. Mogę sobie, wiecie, codziennie przebiec 10 km. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak podjęłam wyzwanie, że biegnę, to biegnę. I chcę przygotować się najlepiej, jak mogę, dać po prostu z siebie wszystko, a nie olać. A dobra, to najwyżej pobiegnę ostatnia. Nie potrafię tak. Po prostu nie potrafię tak. Muszę się przygotować na maksa. Nawet jakbym miała przebiec ostatnia, to przynajmniej będę wiedzieć, że zrobiłam wszystko. No i jutro zawody, jest dzień przed zawodami. Właśnie próbowałam zrobić sobie chociaż trening w domu, ale mam 2 dzieci i niestety nie udało mi się to, więc 3 dni bez biegania. Troszkę noga jeszcze ciągnie, zaraz wam pokażę jak właśnie trenuję. Tak, tu jest rozciąganie. Ała, nie tak mocno! A tu jest drugie. No załóż mamie, ała, biegłeś nie tak mocno. No załóż! Założysz mamie skarpetkę? Tak? Dobrze, misiu, już tą, no, mocno mi tą wyciągnęliście, teraz tą, bo ta jest mniej rozciągnięta. Halo? Halo? O Jezu, nie tak mocno! Mama! Także jeśli... Proszę, proszę, ała, misiu,
Także proszę, także jeśli chodzi o jutrzejsze zawody, no to idę właśnie tak przygotowana. Chciałam sobie poćwiczyć w domu troszkę siłowo, ale jak widzicie właśnie to się nie da. Więc idę. Idę jutro na zawody. Trzymajcie mocno kciuki. Obym dobiegła, oby ta noga mi nie bolała. To jest w sumie najważniejsze. Oby mnie noga nie bolała, a wtedy na spokojnie dobiegnę. No, także widzimy się jutro na starcie. Dobra, 20 maja, dzisiaj dzień zawodów. Wszystko wskazuje na to, że z nogą będzie dobrze. Wczoraj nie udało mi się zrobić tego siłowego treningu. Dzieci mnie porozciągały i chyba wszystko będzie dobrze. Także czekam na moich kibiców i całą moją rodzinką będziemy szli na stadion. Cieszę się, bo będzie świetna zabawa, będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci. Wiem, że też dzieciaczki mają brać udział w wyścigu z podziałem na kategorie wiekowe, więc będzie Mikołajek bieg z Juliankiem. Syn mojej siostry też zamierza biec i ja oczywiście w dorosłych. No i zobaczymy, jak to dziś pójdzie. Zamierzam zacząć sobie bardzo powolutku, żeby tą nogę sobie rozgrzać. No i też zauważyłam i też słyszałam, że bardzo częsty błąd biegaczy jest taki, że gdzieś tam na zawodach bardzo szybko zaczynają, potem w dalszych kilometrach muszą zwalniać, bo jest im ciężko, no i to jest zła strategia. Więc ja stwierdziłam, że po prostu zacznę sobie tup, 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 powolutku, rozgrzeję się i wiem, że później będę mogła przyspieszyć, bo zazwyczaj tak biegam, że te pierwsze 2 kilometry to po prostu wolniuteńkie, a później udaje mi się przyspieszać. Także strategia jest na dzisiaj. Mam nadzieję, że tutaj noga mnie nie zaskoczy i że wszystko będzie dobrze. Trzymajcie kciuki. Jestem taka podekscytowana. Moje pierwsze biegowe zawody w życiu i cieszę się, że doszłam do tego punktu, że się na to zdecydowałam. No bo to jest coś takiego fajnego, nowego. Coś, co tak dodaje mi skrzydeł, dodaje mi wiatr w skrzydła, tak wiecie, w życiu. Coś takiego fajnego, dodatkowego, ekscytującego. Także widzimy się już na pewno na stadionie.
taka szczęśliwa i taka dumna. Wiesz, że się zdecydowałam więc w ogóle. Nie płakać chcę. Naprawdę przekroczyłam swoje granice takiego wstydu, wyjścia ze strefy komfortu. Takiego, będę ostatnia, nie byłam. Więc spoko, że widzę, że biegną. W ogóle jestem mega wzruszona i pobiłam swój rekord życiowy. Ostatnio biegłam, to była godzina 8, a dziś przebiegłam godzina 1. W ogóle jestem mega endorfinna, ekscytacja. Pogadzie mi się chce, bo wygrałam ze sobą. Noga trochę bolała. Niestety bolała noga, ciągnęła, ale to nic, zagryzłam zęby. Ten pierwszy kółko było takie fantastyczne, bo taka ekscytacja. Biegłam sobie po ulicy, wiecie, w ogóle jakby zamknięte drogi. Mega uczucie. Ale czuję, że tak wygrałam ze sobą, z takim... Z takim wyjściem właśnie tak, a nie tym wstydem, pokonaniem wstydu, że trzęsą mi się boczki, że ciągnę ze sobą swój tyłek, że no i przebiegłam tam kilka osób, jest jeszcze za mną, ale mega się cieszę, odezwę się więcej w domu, jak emocje opadną mi się porozciągam. Cześć kochani, mogę na spokojnie teraz do was powiedzieć, słuchajcie, zaczynając tego vloga, parę tygodni temu, chyba tydzień temu, zaczynając tego vloga, myślałam, że nagram jednego wielkiego vloga z przygotowań do półmaratonu, ale myślę, że fajnie zamknąć ten jeden rozdział tego biegu, który był dla mnie niesamowicie ważny, i po prostu dalsze przygotowania pokazać wam w kolejnym vlogu, tak po prostu, żeby to było systematycznie ucięte, bo za dużo tego wszystkiego by było w jednym vlogu. A chciałabym, żeby właśnie tak punkcikami, jeszcze dla wyjaśnienia, nie oznacza to, że wracam na YouTube'a na 100%, po prostu wracam na tego YouTube'a tak z takimi pamiątkami dla mnie, z rzeczami ważnymi, więc co jakiś czas będą się pojawiać, jak mnie najdzie na ochota nagrać po prostu jakiegoś vloga, to nagram. Także też nie chcę wam tutaj robić nadziei, że już wróciłam, że już będą regularnie filmy. Nie. Jak będę miała ochotę, to będę nagrywać i będę wrzucać, ale te filmy właśnie z biegania są dla mnie mega ważne, te przygotowania. No i ten dzisiejszy dzień, słuchajcie, ja się czuję tak, jakbym zdobyła jakiś wielki szczyt. Ktoś może oglądać i pomyśleć sobie, Boże, co to jest 10 km? I ja też bym mogła tak sobie pomyśleć, bo przecież normalnie biegam 10 km bez problemu, ale tu bardziej chodzi o to przekroczenie takiej granicy, że kurde, wyjść do ludzi, się ścigać z kimś, wiecie, mierzyć się z kimś. I to uczucie właśnie, jak mnie wyprzedzali gdzieś szybcy biegacze i w ogóle sobie nie myślałam o sobie, że jestem słaba, tylko takie... że fajnie, jest nad czym pracować, trzeba się zmobilizować, że super, że w ogóle wyszłam na te bieganie. Super, że w ogóle udało mi się gdzieś tam po drodze też kogoś wyprzedzić i że nie byłam ostatnia. W ogóle ja myślałam, że jestem ostatnia. Biegłam ostatnie okrążenie, bo było 5 okrążeń i byłam przekonana, że jestem ostatnia, bo mnie jeszcze na samym końcu wyprzedzali. Ale okazało się, że nie, byłam gdzieś tam od końca z 11, więc nie tak tragicznie. No niesamowite emocje, ekscytacja, duma ogromna z siebie. Cieszę się, że miałam tylu wspaniałych kibiców. Jeszcze wam się pochwalę pięknym medalem. I słuchajcie, ja mam dużo medali w swoim życiu, nie będę ukrywać, bo grałam w koszykówkę, nazbierałam tych medali za młodziaka. Ale nie mam medalu z dorosłego życia, już w ogóle z biegania to bym nie pomyślała, a cieszę się, że jest taki, więc otwieram sobie tutaj nową kolekcję u siebie w biurze i będę po prostu kolekcjonować medale z zawodów, no i tak rekreacyjnie będę chodzić na te zawody, w sensie no biegi teraz są u mnie bardzo na czasie, bo dawno, dawno nie nagrywałam, więc nie wiecie. Bieganie jest u mnie teraz bardzo na czasie, to jest coś, czym żyję, jak wiecie, mam trenera. No i tak chcę się temu poświęcić i zaangażować, nie mówię o jakichś wielkich osiągach w sensie czasowych, tylko o przebiec sobie półmaraton, potem zobaczymy co dalej, także swoje przygotowania do półmaratonu na pewno będę relacjonować. Kochani, wybaczcie, bo mnie to rozprasza, muszę wam szybciutko wytłumaczyć, to są rzeczy krawieckie, szycie, tu stoi też maszyna, bo po prostu szyję dzieciom rzeczy na grubo, bo jedziemy w tym roku, także szykuję właśnie jopulki średniowieczne, ubranka dla dzieci, no bo jedziemy na Grunwald jako inscenizatorzy. No, to tak dla wyjaśnienia. I co jeszcze chciałam wam powiedzieć? Że dalsze zmagania też będę nagrywać. Muszę zaraz się skontaktować z trenerem, zadzwonić do niego, opowiedzieć mu jak sytuacja. I słuchajcie, z nogą jest bardzo źle. Ledwo chodzę, byliśmy teraz na spacerze i tak ciągnę za sobą tą nogę i nie jest łatwo, naprawdę nie jest dobrze. Boli mnie bardzo. Chcę trenować już od tego tygodnia, ale wydaje... No jutro na pewno nie jest niedziela, więc robię sobie przerwę. Ale w poniedziałek myślę, że jakieś lekkie rozbieganie. No właśnie muszę zadzwonić do trenera i po prostu z nim poustalać dalszy plan. Także trzymajcie za mnie kciuki, żebym szybko doszła do zdrowia.
No mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Tak jak mówię, on jest głównie dla mnie i dla mojej rodzinki, na moją pamiątkę, ale pomyślałam, że nie będę czekać 4 miesięcy do półmaratonu, tylko właśnie podzielę sobie, że to będzie z tych zawodów i później z przygotowań do półmaratonu. Także kochani, będę się z Wami żegnać. Być może niedługo pojawi się znowu jakiś film. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeżeli przypadkiem trafiliście na ten kanał, to i tak subskrybujcie, bo tak jak mówię, jakieś tam filmy będą się pojawiać. No i co? I buziaczki, trzymajcie się i do zobaczenia za jakiś czas. Pa.